Siema, witam najlepszych widzów na świecie i tylko spójrzcie na mnie. Takiego Lipińskiego jeszcze nie widzieliście, bo dzisiaj na kanale Z Boiska do Sieci jedziemy na sportowo. Ja właśnie za chwilę lecę sobie pobiegać, bo wróciłem do biegania i tak będę biegać, o tak. Wy w każdym razie spokojnie, nie musicie biegać ze mną, wystarczy, że wygodnie usiądziecie i obejrzycie filmik. A, i napiszecie w komentarzu, jaki wynik padnie w meczu Juventus-Milan, bo ten hicior już w sobotę. I tak jak mówię, ja lecę pobiegać, wy oglądajcie, jak tylko na trasie zobaczę coś ciekawego, to na pewno wam pokażę. A, i jeszcze jedno, chciałem się pochwalić, żeby nie było. Spójrzcie tylko na to. I na to. Jak gdzieś zobaczycie jakiegoś gościa, który idiotycznie biegnie i ma na plecach Marvel, to na pewno to będzie Lipiński. Dobra, to ja już kończę z tym wstępem, bo jak zwykle za długo. Lecę i widzimy się później. A wy oglądajcie. Już w sobotę wielki hit Serie A. Juventus zmierzy się z Milanem. Dla polskiego kibica to będzie wyjątkowe starcie. Z jednej strony Wojciech Szczęsny, a z drugiej Krzysztof Il Pistolero Piątek. Przyznacie, że ten pojedynek zapowiada się naprawdę smakowicie. I właśnie przy okazji tego hiciora Sky Sport zamieściło krótką rozmowę z polskim bramkarzem starej damy. Może i krótką, ale jakże ciekawą. Najpierw Wojciech Szczęsny powiedział, czym dla niego i jego kolegów z szatni jest sobotni mecz. Posłuchajcie. Juventus-Milan to wciąż Juventus-Milan. To dla nas wielkie wyzwanie i mecz, który przed Ligą Mistrzów lepiej wygrać. Chcemy jeszcze bardziej zbliżyć się do zdobycia Scudetto. Czekamy na ten mecz i mamy nadzieję, że będzie świetny w naszym wykonaniu. Później Wojtek wrócił wspomnieniami do poprzedniego starcia z Milanem. To był 11 listopada 2018 roku. Juventus wygrał 2-0 w Mediolanie, a na boisku naprawdę sporo się działo. Wojtek wyciągnął karnego Higuaina, a później Argentyńczyk wyleciał z boiska. Pamiętacie? O tym meczu był u nas nawet filmik. Nie jest łatwo. Jakby ktoś pytał, jaka jest moja playlista do biegania, to tak, jest na niej Majka Jeżowska, Andrzej Rosiewicz, no i na pewno pierwszy polski zespół black metalowy, Demono. Dobra, ale skupmy się na tym wspomnianym karnym. Zdjęcia Cristiano Ronaldo dającego Szczęsnemu wskazówki przed uderzeniem Higuaina obiegły cały świat. Znowu oddaję głos Wojtkowi. Obroniony rzut karny Higuaina? Ronaldo grał z nim w Realu i dał mi kilka cennych wskazówek. Może nie wiedział, że przez rok razem z Pipitą graliśmy w Juventusie. Doradził mi, żebym wcześniej szedł do piłki, ponieważ Higuain jest zawodnikiem, który nigdy nie patrzy na bramkarza. To jest prawda. Ostatecznie udało mi się obronić tego karnego. Pewnie zaraz ktoś powie, Lipiński, ale to już było, Szczęsny nie powiedział nic nowego, ile razy można wałkować to samo. Dobra. Spokojnie, to teraz posłuchajcie tego. Wojtek, dajesz, bo widzowie się niecierpliwią. Podoba mi się to w Cristiano, że za każdym razem, gdy dyktowany jest karny przeciwko nam, to podchodzi do mnie, żeby porozmawiać. Nawet jeśli nie mówi kluczowych rzeczy, to dobrze wie, jak odwrócić uwagę rywala i postawić go w trudnej sytuacji. Taka nasza rozmowa przed karnym zmienia coś w głowie tego, który ma wykonywać rzut karny. Drodzy widzowie z boiska do sieci, ten widok, piękny widok według mnie jest dla was. Udało mi się zdobyć górkę, no nie jest to K2, ale wbiegłem. Właśnie to lubię w bieganiu, że zawsze można sobie walnąć taką właśnie szybką wycieczkę i trochę pooglądać ładnych widoków. Jeżeli ktoś pozna to miejsce, no to ma plus 100 punktów od Lipińskiego. I to jest ciekawe, czyli wychodzi na to, że Cristiano ze Szczęsnym, z czegoś co zaskoczyło przy rzucie karnym Higuaina, zrobili sposób na dekoncentrację innych piłkarzy. Postawmy się na chwilę w sytuacji takiego gościa, który ma zaraz strzelać karnego Szczęsnemu. Widzicie, że idzie do niego Cristiano i coś mu tam nawija na ucho. I teraz tak, w głowie zaczynają się rodzić pytania w stylu, a co on mu mówi? Wie jak będę strzelać? To możliwe? A może robią sobie ze mnie jaja? Pytań jest coraz więcej, a czasu coraz mniej. Myślę, że to jest naprawdę niezła zagrywka psychologiczna, która na tych nie do końca radzących sobie z presją może faktycznie działać. Aż z ciekawości sprawdziłem, ile rzutów karnych po tym obronionym w meczu z Milanem miał Wojciech Szczęsny. Okazało się, że 2.
jeden w Lidze Mistrzów, a drugi niedawno w meczu z Napoli. Zawodnik Young Boys trafił do bramki, a Insigne trafił, ale w słupek. Czyli licząc z karnym Higuaina jest 2-1 dla teamu szczęsny Cristiano. Już to widzę. Piłkarze rywali ich nienawidzą. Znaleźli jeden prosty sposób na obronę przed rzutami karnymi. Śmieszki śmieszkami, ale już rzuciły mi się w oczy tweety kibiców Juventusu, którzy twierdzą, że Szczęsny nie powinien zdradzać takich rzeczy. Bo przecież teraz wszyscy już będą o tym wiedzieć. I z tajemnicy nici. Ja na ich miejscu jednak bym się nie przejmował. Bo nikt nie wie, co jeszcze jest w stanie wymyślić ten polsko-portugalski duet. Z drogi ludzie, bo Lipiński biegnie na kanapę. Jestem, dotarłem, żyję. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Tylko spójrzcie, to jest prawdziwy pot, prawdziwa krew, nie wiem gdzie tu jest krew, i prawdziwe łzy. Tylko na kanale Z Boiska do Sieci Lipiński się spruł jak świnia. Pierwsze 2 kilometry to pocisnąłem, ale później nie ukrywam, że włączyło się tempo emeryckie. Tutaj pewnie wkleimy wam mój wynik, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało. Ocenić, tak jak mówię, moja forma jest daleka od idealnej. Dopiero staram się wrócić do formy, do biegania. I muszę wam powiedzieć, że jesteście wszyscy ci trenerzy motywacyjni, co tam spinają się na YouTubie, to się przy was chowają. Bo wy zmotywowaliście mnie do naprawdę dobrego wyniku. Dlatego się sprułem, żeby pokazać wam, że jednak Lipiński coś tam potrafi pobiegać. Dlatego jesteście najlepszymi trenerami motywacyjnymi. Wy, widzowie Z Boiska do Sieci. Ja mam nadzieję, że wam dzisiejszy filmik się podobał. I cóż mogę powiedzieć? Wracamy w weekend. Dlatego spodziewajcie się filmu weekendowego. Jeszcze zobaczymy, czy to będzie sobota, czy niedziela. Pokombinuję. Na pewno jak dostaniecie, klikniecie powiadomienie, ten dzwoneczek, to dostaniecie na telefony, czy na inne sprzęty i będziecie wiedzieli, że wjechał nowy film. A w weekend to będzie film, którego temat tak naprawdę sami wybraliście. Pewnie już niektórzy wiedzą, o co chodzi. A teraz już się żegnam i lecę się chyba wykąpać. Machnę jakiś szybki prysznic albo coś w tym stylu, bo jeszcze mnie wezmą za najbrudniejszego youtubera w historii całego YouTube'a. Chociaż może jest kilku, którzy mnie przebijają pod tym względem. Dobra, nieważne, trzymajcie się i do następnego!